Działalność Radomskiego Muzeum imienia Jacka Malczewskiego nie opiera się tylko na organizowaniu wystaw stałych lub czasowych. Muzeum zbiera także pamiątki i obiekty historyczne, które mogą posłużyć w przyszłości do zorganizowania wystawy tematycznej. Dzięki uprzejmości Fabryki Broni w Radomiu do muzeum trafiły dwie obrabiarki. Dwie maszyny, które typu lekkiego, obrabiarki typu lekkiego. Jedna jest to tokarka gwinciarka, a druga frezarka uniwersalna pozioma. Jak mówi Mariusz Król, pracownik działu Historia Radomskiego Muzeum, pozyskane obrabiarki pamiętają czasy jeszcze sprzed II wojny światowej. Już można powiedzieć, że po konstrukcji są to maszyny na pewno przedwojenne. Co do jednej jeszcze nie możemy jej wydatować albo też przypisać do producenta, ale jedna już jest pewna. Ta frezarka, która stoi tutaj za nami, pochodzi z fabryki, renomowanej fabryki obrabiarek z Pruszkowa, a ze Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki. Maszyny przejdą konserwację i pozostaną w zasobach Radomskiego Muzeum.